Dariusz Liana, trener rocznika 2009. Pierwsze spotkanie, można powiedzieć, po zimowej przerwie kadry Podkarpacia. Jak ocenisz te pierwsze występy, pierwsze kopanie, można powiedzieć, piłki w tym roku? Myślę, że pozytywnie. Powołaliśmy 22 chłopaków. Zagrało dwie jedenastki po 45 minut z kadrą świętokrzyskiego, z mocnym przeciwnikiem, który prowadzi w swoim makroregionie. Wygrał na przykład mecz z Mazowieckim, który zdobył drugie miejsce w Mistrzostwach Polski. Wiedzieliśmy, że może to być dla nas dobry sprawdzian przed sezonem i mogliśmy sprawdzić kilku też nowych chłopców. Jasne. Pierwsze wnioski jakieś są, czy na razie trudno powiedzieć? Będziemy to z trenerami analizować tutaj poszczególnych zawodników, ale myślę, że no, zaprezentowało się większość nieźle. Na pewno daje nam do myślenia. Mamy jeszcze dwa sprawdziany przed tym makroregionem i myślę, że niektórzy będą musieli to potwierdzić, żeby dostać powołanie na mecze mistrzowskie. Zagraliście dwa razy 45 minut, troszkę dłużej niż taki, można powiedzieć, czas dla tego rocznika. To też ma na celu, nie wiem, zobaczenie większej ilości zawodników w dłuższym czasie? Tak jak powiedziałem, mieliśmy dwie jedenastki po 45 minut i każdy z chłopców zagrał 45 minut. No zawsze te 5 minut więcej mieliśmy czasu, żeby zawodnika ocenić, więc z tego względu. Kadra bardzo podobna do tej jesiennej, aczkolwiek pojawiły się nowe twarze. Tak, no pojawiły się nowe twarze. Teraz od jesieni no nie było ligi, gdzie można było obserwować chłopaków. Teraz ligi ruszają, będzie nam troszkę łatwiej zweryfikować postępy poszczególnych zawodników. Cały czas jesteśmy otwarci na to, że jak pojawi się ktoś w dobrej formie, że będzie zbierał dobre recenzje, na pewno takiego chłopca sprawdzimy. Jasne, cel tej drużyny na rundę wiosenną z pewnością przynajmniej awans do tego turnieju finałowego, prawda? Wiadomo, gra się po to, żeby wygrywać, szczególnie w kadrach i tutaj naszym zadaniem jest awans na Mistrzostwa Polski. Będzie, no, nie będzie to na pewno też łatwe, bo mamy mocnych przeciwników jak Śląsk czy Małopolska, ale zrobimy wszystko, żeby się udało. Jasne. Już trochę lat, można powiedzieć, nawet pracuje pan z tą drużyną. Iluż w sumie zawodników tu się przewinęło przez tę kadrę, bo to tak z roku na rok coraz wyższy rocznik, no można powiedzieć więcej lat, nie? Kolejne. No pierwszą moją kadrą, którą prowadziłem, to była kadra rocznika 2002, później 2006, no i teraz 2009, więc przez ten okres w zasadzie 8 lat, jak jestem w kadrach, no przewinęło się mnóstwo zawodników. Wielu z nich występuje na poziomie centralnym, nawet i w ekstraklasie. A z tych chłopców, których dzisiaj mogliśmy zobaczyć, którzy są właśnie w tej kadrze rocznika 2009, jak sądzisz, jest tutaj rzeczywiście kilku graczy, którzy dojdą tak jak chociażby ci z 2002 czy 2003 roku? Oczywiście chłopcy są w takim wieku, że no, to się wszystko zmienia co 3 miesiące, co pół roku. Ktoś wystrzeli, ktoś troszkę słabiej będzie wyglądał, bo zacznie wzrastać. Patrząc na te kadry, które były wcześniej, na tych chłopaków, którzy z tamtych kadr grają na przykład w Ekstraklasie, to uważam, że są w tej kadrze chłopcy, których potencjał predysponuje do tego, żeby na takim szczeblu występować, ale jeszcze przed nimi oczywiście dużo pracy.